co, stoicie czy się przyglądacie? Gadać mi tutaj, ale już! Gdzie jest czerwony wiewiór? Czerwony wiewiór? Czyli że to naprawdę pan, agent specjalny Buck Rogat. Ten wielki Buck Rogat. Czyli że to jest ktoś sławny, tak? Słodki, głupiutki nasz szeregowy. Buck Rogat to największy bohater Ameryki. Jeśli nie chciałbym być sobą, to chciałbym być nim. On to właśnie pokonał wroga pingwiniego numer jeden, czyli czerwonego wiewióra. To dla mnie wielki zaszczyt, kapitanie. Przestać mi się podlizywać, żołnierzu. Mamy dużo do zrobienia. Złapałem wiewióra, to wiecie. Ale nie wiecie, że uciekł i zaszył się gdzieś pod ziemią. Ja też postanowiłem zniknąć. 47 długich lat czekam w tym bunkrze, aż Rudy Przehera znów pokaże te swoje zębiska. 47 lat! 47 lat? 47! Jakby się miał pojawić, to już by się pojawił. Szeregowy. Chcemy być sprytni, tak? Widzisz te pancerne drzwi? Otwierają się tylko wtedy, kiedy w pobliżu jest wiewiórka. Drzwi są otwarte, widzisz? Zerknij. No są. Znaczy, że wiewiór znów działa. A wasza czwórka pomoże mi go dorwać. Źle, czerwony wiewiór! Dajcie go tu! Dobrego, łąbeczku! Wyśpiewasz wszystko? Nie wiem w ogóle, gdzie wiewiór jest, ale za to najadłem się raz klusek fest! Nie wiesz nic na temat czerwonego wiewióra, tak? A twój wiewiórzy ogon mówi inaczej. Wiecie, kto ma jeszcze wiewiórzy ogon? Czerwony wiewiór! Już po mnie! Faktycznie mam wiewiórzy ogon! O, to rozumiem! Darmowe orzeszki! Lubimy jeść orzeszki, co? A wiesz, kto jeszcze lubi orzechy? Czerwony wiewiór! Ojejku! Co to znowu za... Lubimy portrety czerwonego wiewióra, co? Wiesz, kto jeszcze lubi czerwone wiewióry? Czerwony!